Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3, dodatek, już chciałem powiedzieć, krew i wino. Serca z kamienia, kontynuujemy sobie naszą przygodę, no i co, w poprzednim odcinku działo się, naprawdę się działo, tak jak zapowiedziałem wcześniej, że poprzedni odcinek będzie najlepszym odcinkiem, tak, wydaje mi się, że najlepszym odcinkiem był, jeżeli chodzi stricte o tutaj fabułę, niekoniecznie o prowadzenie mojego odcinka. Na pewno było bardziej błyskotliwe odcinki niż poprzedni, no bo tutaj jednak fabuła zdominowała moje super błyskotliwe i genialne wypowiedzi. No i nie mogłem się za dużo niestety nagadać. Co to w ogóle jest? Pomocnik młynarza poszukiwany. Gwarantuje wikt i opiekunek. Ogłoszenie o pracę. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pozostała nam tylko i wyłącznie jedna rzecz, to znaczy spotkać się z Olgierdem. Pokazać mu, że mamy dla niego róże i nasze zadanie dla Gandera Odima prawdopodobnie zostanie wtedy wypełnione. Myślę, że dzisiaj zakończymy sobie ten cały dodatek, chyba że czeka nas jakaś niespodziewana dodatkowa misja, albo ta misja będzie na tyle długa, że będziemy musieli to podzielić tutaj na dwa odcinki. Ale z tego co pamiętam, raczej przed nami... A, ja wiem co przed nami jest. Dwa duże poproszę, tylko migiem! Proszę pana, trochę kultury! Przed nami nie ma Olgierda, przed nami jest Gunter. A on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Tutaj... Geralt, tutaj! O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić! Ja stawiam. No wątek Gantera to jest najlepszy wątek w giereczce. Zdecydowanie. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład... dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. Kim ty właściwie jesteś? Gaunter Odim, zwany... Nie o to pytam. A, więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Szlachetnie, ale ty zawsze chcesz czegoś w zamian. Prawa rynku. Nie ja okułem powiedzenie, że nie ma nic za darmo. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Dziwne, że tutaj są tak ciche dialogi. Normalnie to były dużo, dużo głośniejsze. I nagle teraz to są jakoś cicho, to nie jest moja wina, coś. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to.
Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwanii. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. To, co mówiłem, żebyście zapamiętali. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie. Posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwanii. To na południe stąd. Wejście jest w jaskinie. Już tam kiedyś byłem, bo szukałem jakiegoś tego. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwanii. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Szukałem tam jakiegoś wiedźmińskiego tutaj schemaciku. Była tu ta medyczka twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Dziętki, wariacie. Szani. Dobra, musiałem zobaczyć, co jest z dźwiękiem, nie tak? Czy to jest jepan? Jest. Jak zemdlał, jak cały wek... Znowu Stiepan, znowu chciałem zagadać do Stiepana i zobaczyć, czy nie ma jakiś kar na sprzedaż. Cały czas do tego Stiepana jesteśmy. Dobra, możemy porozmawiać, to jest ta sama misja w ogóle. Kto sieje wiatr? Możemy porozmawiać tutaj z Szani. Na jakiś temat, nie wiemy do końca, o co chodzi. Tylko dostaliśmy informację, że Szani nas szuka, także zajrzyjmy do szpitala, bo gdzie indziej może być Szani. I porozmawiajmy z nią. Na jaki temat, to też do końca w sumie nie wiem. Szani, ale zgaduję, że w porządku? Na temat Odima. Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Albo i nie, w sumie. A wyjeżdża. Co się stało? Miałeś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. No i jedzie, co ten za problem. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy. Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi. A nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. Czemu zostań? Rozumiem. Zobaczymy się jeszcze. Kurde, nie podoba mi się to, że gra mi tutaj tak bardzo forsuje ten związek Szani z Geraldem. Ten romans. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. A
ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują radańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Nie widzicie? Wcześniej jak się włamywaliśmy do tego, jak się włamywaliśmy do tego skarbca, to Geralt miał straszny problem, żeby tutaj zabić strażników, a teraz kurwa wyjebango, nie? Teraz to giga kozak i o, co ja mam za problem ze strażnikami. Trochę właśnie mi brakowało, brakuje w tym wszystkim takiej, nie wiem jak to nazwać. O kurde, to jest jakieś zejście na dół. Takiego... No wygląda na to, że Gerward ma kurwa chorobę dwubiegunową, no tak. Raz co chwilę kurwa zmienia zdanie, czy on chce zabić kogoś, czy nie chce kogoś zabić. Recepta. Sproszkowany nagietek, zaparzyć i pić gorący 3 razy dziennie. Absolutnie nie wolno pić alkoholu w żadnej postaci, nawet piwa. Tłustych potraw. Chciałbym jeszcze zejść tutaj na dół i zobaczyć, co tu się może znajduje. Stara owsza skóra, no to było worf. Ale gówno. Ale w sumie fajne pomieszczenie, że im się chciało takie rzeczy robić. W sumie powalone, że każde to pomieszczenie musiało przez kogoś zostać zrobione, zaprojektowane, zbudowane. No pewnie są to raczej presety tych pomieszczeń, ale... działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Generalnie ona jest medyczką, no raczej nie będą do niej strzelać, chociaż zgaduję, że jest to wojna, więc przypadkiem też można oberwać kurwa jakąś strzałą albo czymś gorszym. Jakiejś tej kuli, co się wystrzeliwuje, no. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet żeby je zniszczyć. Jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? To oblężnicze. Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się, bo widzisz... Gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Idź na tył uniwersytetu, spotkaj się z Olgierdem. Mogę teraz zmienić cel misji i po prostu do Olgierda się wpakować? Chyba mogę. Dobra, zobaczmy gdzie ja mam się w ogóle udać. Tutaj gdzieś po lewo, dobra. Po prostu po lewo wskoczyć do rzeki i powinien przepłynąć i powinno być cacy. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że tutaj nie natrafię na mielizny i się nie zabiję zaraz. O, ale za to natrafię na skrzynkę. W tej skrzynce może jakieś luksusowe towary. W istocie są to całkiem towary niezłe. Najbardziej nam zależy na tej rudzie Dwimerytu, no. Muszę naprawdę poczytać o tej rudzie Dwimerytu, bo narzekam chyba od 20 odcinków. Że nie mam tej rudy. Rudą to my mamy, ale medyczkę. Ja bym chciał Dwimerytu. A, w ogóle inne modele topielców. Bardziej dojebane. Czy już spotkaliśmy taki model topielca, ale chyba nigdy nie na zewnątrz. Wydaje mi się, że takie modele topielców spotykaliśmy w jakichś kanałach.
Kurde, jak one biją, ty. Kurwa, jakie mocne są te potwory z tym skalowaniem. 37 poziom to już nie jest, kurwa, zabawa, nie? Jeżeli chodzi o potwory, naprawdę. To już się skończyła zabawa. Tym dalej w las, tym, kurwa, gorzej mam. To tak będziemy mieli 50 poziom. To w ogóle będzie przewalona. No, za mocno się chyba skalują te potwory do góry, wydaje mi się, że jakby się trochę mniej skalowały, to było dużo przyjemniejsze. No ale i tak wolę grać ze skalowaniem, bo jakby to były jakieś, kurwa, potwory na piąty poziom i ja bym je one-shotował, to bym przecież ze wstydu się tutaj zapadł pod ziemię. Skąd wzięła ślinę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. No myślę, że ją jeszcze odwiedzimy, jeżeli gra mi zaznaczy, gdzie jest jej dom. W innym wypadku może być ciężko. Czyli co? Bitwa, da? Do wojaczki teraz. Witam, słuchaj. Powinniście, kurwa, mi dać szansę wytłumaczyć, dlaczego tutaj jestem. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, zobaczcie, co ja mam, kurwa, na sobie. Zbroję dzikiej róży, także nie powinniście mnie atakować. A ciekawe, czy jakbym miał zbroję łowców czarownic na sobie, żeby mnie zaatakowali. Ciekawe, czy w ogóle taka zbroja, kurwa, istnieje w sumie. Nie mam zielonego pojęcia. O kurde. Ty chuju złamany. Czemu ja je podpalam, ich podpalam? Przecież ja na tej broni nic nie mam. A tutaj jest szansa na trafienie krytyczne i podpalenie, a nie mam żadnych, nie mam żadnych tutaj runek założonych. Ale i tak mamy szansę na trafienie krytyczne i podpalenie, bo to sama broń ma takie szanse. I to duże szanse, 10% to jest naprawdę, kurde, dużo. Dwimerytowe kajdany, szkoda, że z tych dwimerytowych kajdan, wiecie, czego się nie da zrobić, kurwa, pozyskać? Dwimerytu. A szkoda, bo byśmy mogli sobie pozyskiwać z tego. No ale nie można, tam by mógł się udać jeszcze, może tam coś będzie w sumie ciekawego. Szukamy rudy, bo na razie, kurczę, jest mi to mega potrzebne. To znaczy, no, potrzebne mi jest to do zrobienia zbroi na 34 poziom, szczerze mówiąc. Ja mam 37 poziom i mam zbroję w sumie na 40 poziom weku, więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tamte zbroje są już nieaktualne i do kitu, ale i tak bym je zrobił, tak wiecie, pamiątkowo bardziej. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o użytkowość tamtych zbroi, no to byłyby dużo gorsze, niż ta, którą teraz będziemy mieli założoną. Dobra, chyba musimy wejść tędy po prostu? Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Niekoniecznie. Może zostawił otwarte okno. Może zostawił, może cieplusie jest. Próbuję sobie przewietrzyć w pokoju. A to pewnie wygląda, skoro tutaj mamy takie przejście. Kubek. Bier kubek. W ogóle bardzo ładnie tutaj takie drzewo. Kurwa, zajebiste takie osiedle sobie w takim mieszkać, no nie? Pa, wychodzisz sobie, masz te ludzie sobie siedzą. Ja raz też lugę, a tutaj masz takie drzewo. Zajebiste. Mega sprawiałem takie radość, takie w miarę minimalistyczne rzeczy, a to wydaje mi się tak w miarę minimalistyczne. Wychodzisz, drzewo, git. Takie przytulne, cozy. To się mówi. O, chyba będę mógł stąd skoczyć na jego tego, tak? Na jego tutaj balkon. Będę mógł. Będę też mógł wysadzić jego, kurwa, drzwi. Bardzikiem. Oj. Chyba, żem przesadził trochę z mocą ardzika. Dobra, wezmę tę wódeczkę, bo to i tak się nie przyda, wariacie. Tutaj coś jest. Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. A profesor? Tu go nie ma. Porozbijane lustra ma. Tam było rozbite lustro. A propos pana lusterka, a coś tu leżało, ja to zabrałem.
Co to było? Pamiętnik? Nie, coś tu było i się świeciło na czerwono. Ja to zabrałem, tylko nie wiem do końca, co to było. Może znajdziemy to w ekwipunku. Czy to jakiś błąd graficzny może był? Może to był błąd graficzny, że to było to coś, co spadło z góry po prostu, jeszcze gdzieś tutaj poleciało. No nie wiem. Ta, która wie! Monika W. Czytaliśmy w sumie tę książkę, ta, która wie. Zbadaj. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Istotą zła jest czynić cierpienie. Istnieje wiele rodzajów cierpienia, od pospolitego bólu cielesnego poprzez wyszukane męki psychiczne, aż do potwornych ran zadawanych duszy. Skąd zatem bierze się zło? Czy przyszło znikąd, czy pleni się tylko wtedy, kiedy znajduje odpowiednie po temu warunki? I wreszcie pytanie najważniejsze, jak można pokonać zło? Panuje pogląd, że zło istnieje od zawsze, nikt bowiem nie pamięta czasów, w których by go nie było. Czy to wystarczający dowód? Ośmielam się wątpić, ponieważ jestem naukowcem, a w nauce myśli nie podparte dowodami są tylko i wyłącznie hipotezami. Pojawienie się zła jest ściśle powiązane z istnieniem dobra. Zło jest jego zaprzeczeniem i antytezą. Dobro bez zła jest pozbawione wymiarów i niedostrzegalne. Zło zatem jest integralną częścią naszego życia. Występuje ją rozliczne odmiany zła i przyjmują one najróżniejsze formy. Jedną z nich jest forma cielesna. Zło jest postacią człowieka, przemierza świat, niosąc zagładę i cierpienie. Zło jest podstępne, dlatego trudno je dostrzec. Zwykle widzimy je dopiero wtedy, kiedy jest już za późno. W swoich peregrynacjach naukowych natknąłem się na postać osobnika, którego opis w różnych kulturach niezwykle do siebie pasuje. Nie mówię tutaj o wyglądzie zewnętrznym czy imieniu, ale o metodologii postępowania. Zło zakrada się podstępnie, kusi, oferując pozorne dobro. Strata, jaką ponosi osobnik, który poddał się pokusie, jest wielka i nieodwracalna. Strzeżcie się zatem postaci, którą oferują wam zbyt wiele za podejrzanie małą cenę. Stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. A tutaj... Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. No może tak, Geralt. Tutaj będziemy czytać wszystko, co znajdziemy, no bo... Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlok? No bo kim tutaj jesteś? Jest mowa o Jak Ganterze. Tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem. Co za demon? Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odin. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, tak. Tak to by się... To by się nawet zgadzało. Dlaczego przed twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel Van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim. I jak się go pozbyć?
Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem Pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go Panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Ciekawe. Nawet o tym nie wiedziałem. W takim razie dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym Panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć?
Zabić się go nie da. Ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Odim zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. No, zdziwiony raczej nie jestem, bo dobrze pamiętam tą scenę, natomiast on miał coś widzę przy sobie. Dom do domu oraz dziennik. Chętnie sobie ten dziennik przeczytamy, jak najbardziej. Pokaż ten dziennik. Dziennik profesora Szezloka. Moje notatki i spostrzeżenia profesor Szezlok. Krąg, który stworzył Odim, mnie przeraża. Nie widzę go, ale wiem, że tu jest. Nie umiem nazwać zmysłów, którymi go wyczuwam. Kiedy się zbliżam do granicy, po plecach przebiegają mi dziwne ciarki. Nie jest to ból, ale włosy jeżą mi się na głowie. Mija miesiąc, a ja ciągle trwam w rynicznym kręgu. Coraz częściej miewam koszmary. Doszło do tego, że boję się chodzić spać. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Śniło mi się, że mam córkę. To dziwne, bo nigdy nie miałem dzieci. A jednak we śnie do mnie przyszła. Miała nie więcej niż 10 lat. Mówiła do mnie papciu i bardzo mnie kochała. Widziałem to w jej oczach, a najdziwniejsze jest to, że ja także zapałałem do niej wielką ojcowską miłością. Czy to możliwe, że we śnie kochać kogoś, kto nie istnieje? Ja kocham. Chyba możliwe, właśnie to jest bardzo dziwne, też takie śmiałem. Przestałem bać się snu. Możliwe, że Odim zostawił mnie w spokoju, na razie nie chcę zapeszać. Sny o Amelii sprawiają mi wielką radość. Moja córka jest mądrą i dobrą dziewczyną. Wierzę, że wyrośnie na wspaniałą kobietę. Szkoda, że tylko we śnie. Nie tylko nie boję się snów. Ostatnimi czasy nie mogę się doczekać, kiedy zasnę. Cóż za niesamowita przemiana. Jeśli w najbliższym czasie nic się zmieni, próbuję wyjść poza krąg. Wiem już, dlaczego od kilku tygodni śniłem o dziecku, którego nigdy nie miałem. To jego sprawka. Dzisiejszej nocy moja córka umarła. Zapadła na dziwną chorobę, która oblepiła całe jej ciało rozpijającymi wrzodami. Płakała, błagając mnie o pomoc. Nie mogłem nic zrobić. Umarła mi na rękach. Obudziłem się zlany potem. Nie mogłem dojść do siebie. Od śmierci mojej Amelii minęły 3 miesiące. Moje serce ciągle krwawi, a obrazy, które dostrzegam, są straszne. Jestem ślepcem, który nie chce nic widzieć. Moje kalectwo jest cudowne w porównaniu z wizjami, które mnie nachodzą. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Jestem nieszczęśliwym starym człowiekiem. No to Gunter to chory pojeb jest w takim razie, szczerze mówiąc. Nie wiem A zresztą nic nie mówię, nie mogę powiedzieć, nie mogę teraz zaspoilerować przecież końcówki giereczki. Chciałem właśnie pierdolność takiego spoilera, żeby było wiadomo wszystko i zety. Ja to kurwa czasem powinienem częściej używać głowy. Moc mózgu powinna być używana częściej. Czy ja mogę tędy wyjść? No niekoniecznie. Tak, ja mam stąd się wydostać w sumie. Tą wieżą tutaj mam stąd wyjść? A no tak, i my się teraz idziemy spotkać z Olgierdem. Czy ja mogę tędy sobie skoczyć do wody? Chyba nie mam w ogóle innej opcji tutaj wyjścia z tej miejscówy. Dobra, musiałem trochę dysk wyczyścić i przejąć nagrania. Zobaczcie, ile rzeczy tutaj zawsze nie gra. Zawsze jakieś miejsce się skończy na dysku, kamera się zatnie, a mimo tego jakoś mi to wielce nie przeszkadza, co jest bardzo ciekawe. To znaczy, że nagrywanie filmów sprawia mi mega dużą radość.
Nieważne co tu się nie psuje, to zawsze z uśmiechem na twarzy i mam wyjebane w to. Spoko. Co ciekawe, trochę się trzeba powysilać w sumie, żeby nagrać taki odcinek. Nie jest takie łatwe jak się wydaje, kurwa, szczerze mówiąc. Cały czas musisz mówić, gardło cię boli. Dużo łatwiejsze jest, myślę, streamowanie, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o bezpośrednie streamowanie, to nie jest najcięższa robota świata, bo wystarczy, że siedzisz i w sumie nic nie robisz, po prostu grasz w grę i odpowiadasz widzom na czacie. Oczywiście ja mówię, kiedy już jesteś takim większym streamerem. To każdy streamer praktycznie nie robi kontentu, tylko widzowie robią kontent za niego. I się siedzi, tylko sobie odpowiada raz na jakiś czas, coś śmiesznego sobie powie i tyle. I wyjebą go. Streamerskie życie jest łatwe, a mimo tego... A jak masz na przykład milion subów i dużo widzów, którzy ciebie oglądają na YouTubie, no to i tak się jakby cała twoja robota nie zmienia i robisz dokładnie w sumie to samo. Czyli siedzisz i po prostu twoim zadaniem jest dobrze prowadzić odcinek. W przeciwieństwie do streamowania, które z czasem ta praca się wykonywana zmienia. Na dużo łatwiejszą, no a tutaj jeżeli chodzi o nagrywanie, no to cały czas będziesz musiał prowadzić odcinek, nieważne czy dzień dobry, czy zły, czy milion subów, czy 500 subów, cały czas ten odcinek będzie musiał być prowadzony w jakiś taki bardzo przystępny sposób dla widza i żeby to się po prostu miło oglądało i cały czas będziesz musiał się starać poprawiać swoje błędy, które będziesz popełniał i to właściwie tak nieskończoność. Ciężka robota to jest, kurwa. Hard job. Na pewno nie dla wszystkich. Dużo osób by wymiękło na pewno przy takim nagrywaniu. Trzeba dużo rzeczy robić. I dużo rzeczy ogarniać. Lagi, dyski, nagrywanie, kamerka, komentowanie, słuchanie też gierki, czytanie, co masz zrobić, udawanie się na miejsce. Musisz mieć dużą jakąś taką podzielność uwagi. Ja niekoniecznie jestem dobry w podzielności uwagi, a natomiast kurwa jestem dobry w robieniu czegoś przez 3 minuty, a później zmienianie i robienie drugiej rzeczy przez 3 minuty. W to jestem dobry, a tak żeby robić 7 rzeczy na raz? Nie no, chyba jestem w to dobry. Ja się bardzo często niestety rozpraszam, to jest mój problem. Dlatego też bardzo często nie kończę zdań, które zaczynam. To jest mój chyba taki największy kłopot, który zawsze miałem, czyli zaczynam zdanie i kurwa nigdy tego zdania nie kończę. Jest to spowodowane nie wiem czym. Taką nadpobudliwością widocznie. No idziemy się spotkać z Olgiertem w świątyni i jest to nasze całkiem możliwe, że ostatnie spotkanie. Aczkolwiek kto wie, kto wie. Idziemy oddać Olgiertowi obraz. Nie wiem czy się tym obrazem zadowoli. W sumie on chciał bardziej róże chyba niż jej obraz. Ale miejmy nadzieję, że tak. Tutaj chyba było zlecenie w ogóle na tego. Tu było jakieś zlecenie się chyba wykonywała. Tak jest, dokładnie tutaj było zlecenko do wykonania. No, tutaj stałem i wykonywałem to zlecenie. Nie pamiętam na co to było zlecenie, ale było tutaj zlecenie do wykonania. No i tutaj był też ten krąg, który już wcześniej miałem okazję o ten krąg też zahaczyć, bo szukaliśmy tutaj, z tego co pamiętam, wiedźmińskiego rysztunku. I na ten krąg się natknąłem. Nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy poza odcinkiem. Na pewno jakiś komentarz został w stronę rzucony tego kręgu. Kurwa, czy ja zrobiłem 360? Na to wygląda, ty. Nie tak miało być. Spotkaj się z Olgiedrem w świątyni. To jest do góry, czyli nie tą stroną poszedłem, nie tą drogą. Bo tutaj były dwie opcje do wybrania. Prawo i lewo. Wybrałem lewą stronę z tym lewakiem. Lewarkiem. To teraz wybierzmy prawo. Gdzie były te opcje? Jeszcze dalej? A, tutaj jest ta mała jaskinia. No pamiętam to miejsce. Chciałbym sobie jak najszybciej też jak wejdziemy, udamy się do tego miejsca, to właśnie jesteśmy w tym miejscu. To chciałbym jak najszybciej tutaj skorzystać z białej mewy, żeby wyczyścić wszystkie działania eliksirów z tego względu, że będziemy lepiej widzieć to miejsce, do którego się aktualnie udajemy. Chciałbym je zobaczyć tak w pełni okazałe. Mamy to. Jest tu coś ciekawego do zebrania? Obawiam się, że niestety nie, z tego względu, że już tutaj pozbierałem raczej wszystkie skrzynki potencjalne, jakie do pozbierania były jakiś czas później. Mieliśmy się tutaj wszyscy spotkać o północy. A zatem witam. Ciekawe miejsce wybrałeś.
Zakładam, że nieprzypadkowo. W połowie jest już noc, czyli północ. To ze względu na moje zamiłowanie do sztuki? No nie ja wybrałem to miejsce. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Co to? Płótno, a na nim twój dom, żona i róża, którą jej wtedy dałeś. Nie o to prosiłem. Źle sformułowałeś życzenie. Nie pierwszy raz. I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? Kocha cię i chciała być blisko ciebie? Ja, żeby kontrakt wygasł i żebyś znowu był sobą? No chyba kochała cię i była... chciała być blisko ciebie. Nie wiem. Kochała cię. Może po prostu chciała być blisko. Chciała być blisko. Po tym wszystkim. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Co się dzieje? Czuję się, jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Zawał. Oddychaj, oddychaj. Ma w ogóle sygnety zajebiste. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, von Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O, Dim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i... I spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Co? Nie, przecież mieliśmy umowę. Tam jest Księżyc. Tam, a nie... Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Skurwysynu. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Można by było. Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Dobrze. Ale zrobimy to po mojemu. No pomóżmy Olgierdowi, a przede wszystkim chciałbym zyskać schemat wiedźmińskiego kurczę mieca. A tylko w tej lokalizacji jesteśmy go w stanie znaleźć. Co się dzieje? Bardzo by mi się przydało. Chciałeś ze mną zagrać?
to grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie? Ha, ha! Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Możesz powtórzyć? Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Czas start. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. W jakiej klepsydrze, kurwa, jak tu nie ma gotowy? Klepsydry? No to czas, start! Jestem gotowy ci, napierdolę, znajdę cię w końcu gagatku. Dobra, znajdź rozwiązanie zagadki pana lusterko. Szczerze mówiąc, znam rozwiązanie tej zagadki, no ale co, idziemy w którą stronę? Gdzieś się musimy udać. Wygląda na to, że chyba w tamtą stronę, tam jest co jakiś to dom. Miejsce? Podoba ci się? Całkiem niezłe. Trzeba no, przyznać. To czym chata bogata? Mogę kliknąć mapę? No niekoniecznie. Ładne miejsce w sumie. Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Kurde, jakie... O! Widmo! A czas się szybko skończy, coś czuję. Trzeba się szybko uporać z widmami. Rozumiem, że... Widzę, że od imię... Nie będzie mi ułatwiał tutaj poszukiwania. Wiem mniej więcej, gdzie się znajduje to, czego szukamy. Ale chciałbym poszukać też... Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Ale chciałbym też poszukać tutaj schemaciku mojego ukochanego. F5, F5, co to jest? Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo? Echo! Pudło! Echa nie można dotknąć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. To jest jeszcze jakaś droga też. Ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Czym jesteś do cholery? Zajwista w ogóle sceneria, nie? W ogóle mam wrażenie, że tutaj w tej rozgrywce jest dźwięk idealnie ustawiony tak swoją drogą. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że znajdę tutaj tego, ten schemat, bo jak nie, to będę musiał się cofać, bo ja bardzo, bardzo, bardzo mi tutaj na tym schemacie zależy. To muszę wam przyznać. Bardzo mi na tym schemacie zależy. Dobra. Tutaj tego schemaciku nie ma. Jest tutaj mega dużo odnóg, kurwa. Nie wiem, którą mam iść w sumie. W którą stronę mam iść. No zawsze możemy zginąć najwyżej. Skoczyć i nam się czas tutaj odnowi. Pewnie zaczniemy wtedy od nowa. Pewnie, bo w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy faktycznie wtedy zaczniemy od nowa. Kurwa no. Będę tak biegał jak powalony. Ale chodźmy, tam coś jest. Może schemat. Shani! Shani, idę do ciebie! Nie wierzę, że dałeś się na to nabrać. Dobra, niestety brak schematu. Czyli musimy iść, główne te miejsca, do których mamy się udać, są takie zaznaczone takimi tutaj czerwonymi rzeczami. Nie wiem, jak to nazwać. Coś jest tu na czerwono zazwyczaj i świeci. Tam będziemy wiedzieć, czy ta droga, którą idziemy, jest drogą dobrą. Takie lampy jakby, ale nie takie lampy, tylko takie duże lampy. Kurwa. Nie wiem, jak to określić inaczej.
Ty, no idę w ogóle, jestem w miejscu, gdzie nigdy nie byłem, tak szczerze mówiąc, więc nie wiem, czy to jest odpowiednia droga, tu można mega zabłądzić. Czas mi się kurwa kończy. Na pewno teraz nie damy rady, ale spokojnie, no będziemy mogli to wczytać jakby. W innym wypadku Geralt zginie, więc będziemy musieli mieć opcję tutaj wczytywania. A tak sobie przynajmniej tutaj pozwiedzamy różne różne włości pana lusterko. Tam jest dom, zgaduję, że to do tego domu mamy się udać. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Dzieci i podlotki lubią się huśtać. Starzec może odczuwać nostalgię za dawnymi czasami. Ale nijak to się ma do innych wersów. Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Widmo. Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdążysz uderzyć. I zatrzymać. No nie będę spoilerował, co to jest. Tutaj może na dole? Coś ciekawego, brak. Nie chciał znaleźć ten schemat. Nie ma tu schematu jakiego? Kurwa, nawet zejść się na dół, ale wątpię, że tam będzie jakaś cenna mi rzecz. Czyli ten schemat. Może przeczytam, gdzie znajdziemy ten schemat. Po jakimś generalnie przejściu na most i w lewo musimy się udać i wtedy znajdziemy ten schemat. Tak było napisane, no natomiast tutaj nie widzę żadnego schemaciku. Przejście przez most, no to dalej to już mostu nie ma. Może gdzieś tutaj. Robimy te widma i podobno też po drodze musimy jakieś widma spotkać, więc pewnie gdzieś tutaj jest to miejsce. To jest chyba ten most, prawda? No to im wygląda jak most. No to przejście w most i mamy udać się w lewo i tam znajdziemy to. Tak było napisane przynajmniej. Znajdziemy ten miecz. No chyba coś mi tu śmierdzi klocem, jak mi się wydaje. Ale może na końcu tutaj? No kurde, muszę znaleźć ten miecz. Czy tam schemat, czy co to tam jest. Gdzie on jest? Tutaj coś mamy, ale to nie jest miecz. Nie chcę wam psuć tego w sumie. Tej intera... O kurwa, goldzik. Będziemy pozbierać. O kurde, skarby. Dalej tak się wywalę niestety. Się niekoniecznie. Dobra, bądź cichaj. Cichaj tam. Nie damy rady tutaj. Miecz gdzieś jest, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie jest. Będę musiał tutaj wczytać, no nie będę wam tego pokazywać, nie chcę też psuć klimatu. Kiepsko ci idzie. Więc zaraz pamiętaj, się widzimy tutaj, na miejscu. No, musiałem tutaj niestety zrobić reset, sorry widzowie, że to nie będzie takie płynne. Chyba znaleźliśmy w końcu ten mieczyk, którego szukałem, jest to jakieś widmo, co to w ogóle jest? To był ten przecież, jak on się nazywał? Ten co się na cierpieniu ludzi wzmacniał. Dokładnie tak w sumie Gander Odin. Ty, może Gander Odin to jest ten ziomuś? Znaczy, pewnie gdzieś mamy wytłumaczenie, czym dokładnie jest Gander Odin. Czy jest to demon, czy kim on jest do końca? W sumie nie mamy zielonego pojęcia. Może to w ogóle coś innego, jakaś bardzo unikalna postać, że jest tylko jedna. Tylko jedna taka postać jak Gander Odin. Pyk, mamy to, boga. Nigdy nie zrozumiem, co tak jest, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Mam to w ekwipunku teraz? Boxman! Jadowity srebrny miecz cechu żmi. Ale kurwa dojebany, ty. O, ci grinca, 150 damage więcej? Paliło, choćby życie wisiało na włosach. Dobra, spokojnie. Wracamy? A właśnie, czas ucieka. Czas ucieka. Ja bym się jeszcze do tego skarbca dostał najchętniej. Jesteśmy przy tej huźdawce, z tego co pamiętam. To bardzo niedaleko byłem. Tak jest, tu jest ta huźdaweczka. Bardzo niedaleko byłem tego miecza, aczkolwiek no, był na tyle daleko, że nie widziałem tej takiej smugi, że tak powiem, tych świateł takich. Nie, jeszcze opierdolimy mu skarbiec. A co nie, wyjdziemy z tego bogatsi. O! Dawaj mnie te monety wszystkie. Po kolei wszystko mu wyzbieram. O kurwa, ile złota! Amystasy! Jakieś inne floreny, oreny. Geralt, połaziłeś się na kilka brzęczących monet. Tak. Będę tu zbierał te monety jak pojebane. A czas ucieka.
Josiu, wyjdę z monetami, żywy, z mieczem, jeszcze z żywym też Algierdem, nie wiem czy wiesz. Czy właśnie nie wiesz, dlatego się śmieję, ale ten kto się śmieje ostatni. Dobra, lecimy chyba już bezpośrednio do domu. Tak mi się wydaje. Tam byliśmy, tam była ta huźdaweczka. Dobra, ale jest mega klimacik, kurwa, no CD Projekt Red. Dlaczego wy tak mało gier robicie? Pamiętaj, że możesz się poddać. Widmo, ja mogę też pokonać, o kurwa. Co to jest? Testen, jak on się nazywa? O kurde. To jest... Ziomu z Żyga, no właśnie, jak on się nazywa? Jak oni w ogóle się nazywali? Nie pamiętam, to są te rzeźby, co one się poruszają. Znaczy to jest akurat widmo tych rzeźb, ale generalnie to chodzi o rzeźby. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie gryfy. Gryfy to jest to latające coś. Kurde, nie pamiętam. Bardzo w mitologii chyba francuskiej to jest popularne stworzenie, że tak powiem. A my w ogóle w Polsce mamy jakieś mitologiczne stworzenia? Chyba niekoniecznie. Czy pewnie mamy, ale małe są popularne, nie? Wiadomo, we Francji jest potwór z Loch Ness i tak dalej, a w Polsce tak... W Stanach wielka stopa, nie? A tutaj tak w Polsce to tak średnio. Są na pewno, jest na pewno dużo, nasza mitologia i tak dalej jest bardzo bogata, aczkolwiek no mało jest tego. Grup rodowy. Mało popularny jest. Lecz nie każdy lubi. Może chodzić o rodzinę. Ale to nie pasuje do dalszej części zagadki. Przypomnij mi zagadkę! Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Mogę zapisać? O kurwa, możesz nie mogę nie ja zapisać. Dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz. Zamknięte. Nawet nie idę tam z tyłu. Idziemy bezpośrednio do domu. Bawię dziecko, mi się czas kończy. Starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, ja... Kurwa, nie mam czasu, Gerward. Bo za będę od nowa przechodził. Lecimy na dół, lecimy na dół. To nie będzie takie łatwe, co? To tu się chowasz. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Ale ładnie tu, ładnie tu. Kurde, nie mogę zapisać. Niech cię szlako dim! Punkt dla mnie. Dopadnę cię. Czekam i czekam. Tu była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu. Może i się da. Szum wody musi płynąć ze ścianą. A to znaczy, że gdyby ją zniszczyć, popłynęłaby tutaj. Mam się. Łzy kok, tylko klasy mła, ale piwnie. Szelgonia pomigie, ara, sneby, ma amarannej. Pasał znam falwasz tamasz dachsna. Odejdź. Przegrałeś. No niestety nie zabiję to Gandera. Ale sprawi, że faktycznie odejdzie. Wygraliśmy z nim. Jak? Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło.
Więc chyba jest dobrze. Najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie. Nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym, bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło. No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. I żyłem tak, przynajmniej do czasu, bo potem nie czułem już nic. Na szczęście to już za mną, bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? Powiedzmy. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz. Nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Nie martw się, będzie dobrze. Cóż, nie zazdroszczę ci. Marne chyba pocieszenie. Jak to mówią, uważaj, czego sobie życzysz. Będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie. Mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Ona jest magiczna. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Iris. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. Teraz musi się przyzwyczaić, że wszystko go może zabić. Za każdym razem będzie musiał uważać. Teraz będzie tak zwaną pussy. Wiedźmin 3, dziki gołąb, serca z kamienia. Absolutnie genialny dodatek. To trzeba przyznać. Nie no, przepiękna jest ta gra, pojebana jest. Ja bym chciał jeszcze tutaj testować miecz. Co będziemy mieli? Napisy będziemy mieli. Dodatek ograny, aczkolwiek no... oczywiście pomijamy sobie to. Łoktor nie na wpisa postaci. Chciałbym zobaczyć to, co dostaliśmy. I chciałbym testować tą broń i... No to właśnie tą broń dostaliśmy. Chciałbym zobaczyć, czy jest ona dobra. Czy jest to dobra broń? Jest kurwa bardzo dobra broń.
Zajebista w sumie broń, na 37 poziom, broń stalowa Iris. Jest to chyba też broń magiczna, z tego co ja rozumiem, tak? Nie wiem, on się jakoś magicznie ją posługiwał. Mówiliśmy, że to nie jest zwykła broń, tylko medalion przy niej drży. Może musimy spotkać przeciwników jakichś i wtedy dopiero ta broń się uaktywni. No nie wiem. Wydaje mi się, że na dzisiaj zakończymy tutaj odcinek, zdecydowanie nawet. Czy jutrzejszy odcinek to będzie odcinek z Wiedźmina 3 i to będzie dodatek Krew i Wino? Czy to może będzie odcinek z jakiejkolwiek innej gry? To się musicie przekonać, bo nie mam zielonego pojęcia, czy warto by było chwilę odpocząć, czy warto by było teraz usiąść i ograć Krew i Wino, zacząć dodatek Krew i Wino. I jeszcze nie wiem, jakie są plany, ale wiem, że będziemy się świetnie bawić. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, tej serii, czy tego dodatku. Do zobaczenia i widzimy się jutro o tej samej godzinie z tej gry, czy z innej. Trzymajcie się ciepło. Cześć.